Jedną z rzeczy, którą uwielbiam w golfie, jest dbałość o szczegóły. Spójrz sam. Sposób, w jaki kamera pozostaje ukryta i wyskakuje tylko wtedy, gdy włączysz wsteczny. To znaczy, że kiedy jedziesz, zwykle nie pokrywa się brudem, bo jest zakryta. Ale czy reszta tego golfa jest tak sprytna? Powiem ci wszystko w tej recenzji. To jest Carwow. Zacznę od omówienia designu tej golfiny. A więc za nami lifting. Naprawdę trudno dostrzec różnicę. Nadal jest taki, jakby bolała go głowa. Ale światła się trochę zmieniły. Zobacz, to są światła do jazdy dziennej. To największa różnica. Są teraz mniej interesujące niż wcześniej. W niektórych wersjach możesz dostać też pasek świetlny, ale nie w tej. Bo to jest golf ze średniej półki. Volkswagen zaktualizował projekt dolnego zderzaka. I masz teraz ten obszar w dolnym zderzaku, który jest przeznaczony do technologii autonomicznej jazdy. O tym więcej zaraz, ale tak naprawdę dla większości ludzi wygląda tak samo jak wcześniej. Idąc dalej, są nowe felgi. Zaczynają się od 16, to są opcjonalne 18 i wyglądają lepiej. Tak naprawdę nie widzę żadnych różnic w stosunku do poprzedniego samochodu. Wygląda jak golf, ale jest proporcjonalne i atrakcyjne. Z tyłu możesz zobaczyć nowe tylne światła, nieco inny design. I poza tym nie ma dużej różnicy niż wcześniej, poza zmienionym dolnym zderzakiem, który dzięki Bogu nie zawiera już fałszywych rur wydechowych. Volkswagen się ich pozbył. Pod względem cen, tak więc gama Golfa zaczyna się od 27 tysięcy funtów, wzrastając do 37 tysięcy funtów, przeliczając dosłownie to od 137 do prawie 190 tysięcy złotych. Ta wersja 1,5 litra, 150 koni, automatyczna skrzynia to jakieś 150 tysięcy złotych przed opcjami. W środku są bardziej znaczące zmiany niż na zewnątrz. W czasie, gdy ogólny projekt deski rozdzielczej jest taki sam, dostajesz nowy duży ekran infotainment. On jest standardem teraz. Poza tym jest bardziej responsywny niż stary system. Chociaż nadal jest pewne opóźnienie. Podoba mi się fakt, że możesz mieszać i dopasowywać te przyciski skrótów, więc naciskasz ten, a następnie możesz wybrać inny. No i masz skrót. Na górze masz system wspomagania, więc mogę go szybko dotknąć, aby wyłączyć asystenta utrzymania pasa ruchu i ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości itd. Ograniczenie prędkości, wyłączenie... Wyłączasz to wszystko, bo inaczej będzie ci brzęczało i tyle. Wszystkie auta mają teraz też cyfrowy wyświetlacz kierowcy w standardzie. To mi się naprawdę podoba. Fizyczne przyciski na kierownicy, jak w Golfie 7. Bo w 8 to były dotykowe przyciski, one były uciążliwe. A Golf ma być naprawdę łatwy w obsłudze, o to chodzi w Golfie. A tamto łatwe wcale nie było. I wrócili do starych, dobrych przycisków. Chciałbym tylko, żeby wrócili do starych, dobrych przycisków sterowania klimą. Ale nie, masz tutaj te suwaki do zmiany temperatury. Żeby zmienić ogrzewanie siedzenia, musisz dotknąć dwukrotnie. Tutaj masz suwak do regulacji głośności, a jeżeli chcesz włączyć wentylator, naciskasz ten przycisk, aby go wywołać, a potem naciskasz ekran. To nie jest idealne. Czy mogę prosić o przyciski, Volkswagen? Przynajmniej te suwaki są teraz podświetlane, więc możesz zobaczyć, co naciskasz w nocy. Dobrze. Rozmawiajmy o innych rzeczach. Jakość jest dobra. Wszystko jest w porządku. Solidne, tłumione elementy sterujące. Miłe uczucie, tak jak powinno być. Nie sądzę, żeby jakość tego wnętrza była tak wysoka jak u konkurencji, jak to miało miejsce w przeszłości. Wiesz, teraz jest na równi z większością samochodów, serio. To nic specjalnego, ale też nic złego. W każdym razie porozmawiajmy o wolnym miejscu. Więc trochę jest go tu. I możesz przesunąć to do przodu, aby wysunąć podłokietnik. Ale wtedy zakrywa część uchwytu na kubek. Mówiąc o tym, masz tutaj uchwyt. Naciskasz ten przycisk, aby utrzymać cieńsze butelki. Odłóżmy to z powrotem. Masz tam miejsce na kluczyk obok dźwigni. A teraz masz bezprzewodowe ładowanie w standardzie we wszystkich modelach. I widzisz te otwory? Jako, że dmuchają zimnym powietrzem na telefon, nie przegrzeje się w czasie ładowania. Możesz jednak ładować go szybciej za pomocą tych portów, o których więcej później. Oto kolejna oznaka jakości. Tłumienie na schowku. I w samym schowku jest rozsądna ilość miejsca. Mówiąc o tym, istnieje kilka ogromnych zakładek w drzwiach i jak można się spodziewać po Golfie, są wyłożone filcem, więc nic nie grzechocze. Zmieścisz tam dużą butelkę.
i kolejną mniejszą i pewnie jeszcze kolejne. Przy swej tej wielkości lusterko i oświetlenie też jest okej. Ogólnie rzecz biorąc, siedzenia są wygodne, a z przodu jest dużo miejsca, niezależnie od tego, czy jesteś duży czy mały. W tylnej części Golfa przestrzeń nad głową jest okej, miejsce na kolana jest okej. Ale dla wyższych osób z dłuższymi nogami będzie ciasno. Mimo to wnęki na nogi są przyzwoitej wielkości i możesz nieco się rozciągnąć. Po środku podłogi znajduje się jednak garb. Więc gdy przewozisz trzy osoby jednocześnie, musisz uważać. I żeby być uczciwym, ten samochód nie ma najszerszego nadwozia, więc jeżeli masz trzy osoby z tyłu, dorosłe, mogą być ciśnięte. Masz tutaj kieszenie i te małe kieszenie, które moim zdaniem służą do umieszczenia telefonu. Przyzwoitej wielkości pojemniki na drzwiach. Tu zmieścisz dużą butelkę. A tu jest miejsce na, wyobrażam sobie, że możesz uzyskać trójstrefową klimę. I jest tam sterowanie nią w modelach o wyższej specyfikacji, ale tutaj tego nie ma, więc masz to. Doskonałe. Pod spodem masz USB-C. Masz kilka uchwytów na kubki, które są nieco irytujące, ponieważ pozostają odsłonięte, gdy masz opuszczony podłokietnik, więc nie jest to zbyt wygodne. Chociaż masz trochę miejsca do załadunku, to dobrze. I zobacz, możesz zobaczyć tutaj punkty ISOFIX, do których naprawdę łatwo się dostać. Jeżeli chodzi o montaż fotelika dziecięcego, drzwi otwierają się wystarczająco szeroko, więc nie ma kłopotów. Jednak w przypadku nieporęcznego fotelika skierowanego tyłem do kierunku jazdy, być może będziesz musiał przesunąć przedni fotel do przodu, aby zrobić miejsce. Pojemność bagażnika to 381 litrów. To więcej niż klasa A i Toyota Corolla. Ale prawie każdy inny hatchback w tej kategorii ma nieco większy bagażnik. Mimo to bagażnik Golfa jest ładny, kwadratowy. To dobrze. Ponadto nie ma zbyt dużej krawędzi. I spójrz na to. Kiedy składasz tylne siedzenia, nie ma grzbietu, więc łatwo jest też wsuwać cięższe rzeczy do przodu. Jest też kilka innych fajnych funkcji, jak haczyki do wieszania rzeczy, gniazdo ładowania 12-woltowe, jeżeli uda mi się zdjąć pokrywę. Małe chwytaki, więc kiedy je podniesiesz, przytrzyma to na miejscu. I zobacz, pokrywa jest przechowywana pod fałszywą podłogą. Choć jest dość ciasno dopasowana, zobaczmy, czy uda mi się ją wyjąć. No i proszę. Pod spodem masz dodatkowy schowek. Jeżeli jednak masz hybrydową wersję tego samochodu, akumulatory są przechowywane pod podłogą bagażnika, więc tracisz część tej przestrzeni. W rzeczywistości pojemność bagażnika w hybrydzie to około 100 litrów mniej. Jest to więc mniej niż 300 litrów i to prowadzi do pięciu irytujących rzeczy o tym aucie. Asystent głosowy samochodu ma zintegrowany chat GPT. Aby go aktywować, musisz nazwać go imieniem Ida. Hey Ida, tell me a... Powiedz mi niegrzeczny limerek o Volkswagenie Golfie. Podaj adres, zaczynając od miasta. Spróbujmy z chatem GPT. Powiedz mi niegrzeczny limerek o Volkswagenie Golfie. Był kiedyś Golf, gładki i ciasny. Kierowca nim jeździł, był nieco beztroski, włączał biegi wśród śmiechu i krzyku, mknął przez noc, nie patrząc na licznik. Tylne szyby nie opuszczają się do końca, to znaczy prawie się opuszczają. Szkoda tylko, że nie udało się ich całkowicie opuścić. Tak, żeby oprzeć sobie tam rękę, nie dotykając ostrej krawędzi okna. Nie jest to ostre, ale wiecie, o co chodzi. Nie jest wygodne, że dotykowe przyciski sterowania stereo i ogrzewaniem łatwo się brudzą. Z powodu czarnego plastiku. Są tu odciski palców. Pojemniki rozciągają się aż tam. Problem polega na tym, że wkładasz tam rzeczy, przyspieszasz, przesuwają się do tyłu i zapominasz o tym. Gdy wysiadasz z samochodu, sprawdzasz pojemniki. Nic tam nie ma. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, że tak naprawdę z tyłu są twoje klucze. I tak spędzasz cały wieczór polując na nie, nie wiedząc, że były tam przez cały czas. Ja tak miałem, serio. Rozdzielczość kamery cofania jest naprawdę słaba. To tak, jakby wzięli kamerę z 2010. Ale nie wszystko jest negatywne, oto 5 zalet tego auta. Możesz dostać 3 różne konfiguracje zawieszenia. Jest normalne,
Jest też wersja sportowa, która obniża samochód o 15 mm i masz ulepszone stabilizatory i amortyzatory. Jest też wersja terenowa, która podnosi zawieszenie o 15 mm, a także zawiera pewne zabezpieczenia podwozia. Poza tym, w przeciwieństwie do przeszłości, w której mniejsze wersje silnikowe Golfa miały podstawowe tylne zawieszenie, teraz wszystkie mają wielowahaczowe, niezależne zawieszenie, zapewniające lepsze prowadzenie i płynniejszą jazdę. W standardzie otrzymujesz adaptacyjny tempomat, który będzie automatycznie sterował, aby utrzymać cię na pasie ruchu i zmniejszy prędkość, jeżeli przed tobą będą zwalniać samochody, a nawet będzie manewrował w ruchu ulicznym. Na przykład mam teraz włączony tempomat i myśli, że jestem w korku. Myśli, że mam przed sobą zaparkowany motocykl. Tak nie jest. To człowiek, ale prawdopodobnie nie spodziewa się, że człowiek stoi na środku drogi w ten sposób. To nie droga, to pole. Ale łapiesz ideę, co? Złącze USB-C mają zdolność ładowania 45 W, co oznacza, że możesz ładować laptopa z samochodu. Więc jeżeli to podłączę, zobaczysz mały znak. Oto on. W standardzie otrzymujesz nastrojowe oświetlenie wnętrza. A w samochodach o wysokiej specyfikacji masz do wyboru do 30 kolorów. A kolory są podzielone między górną i dolną częścią wnętrza. Możesz więc mieszać i dopasowywać kolory tak, jak chcesz i po prostu sprawić, że poczujesz się odpowiednio. Niech będzie fioletowy. Tak, możesz dostać Golfa z turbo doładowanym silnikiem 1,5 litra, 115 koni, nie dziękuję, lub 150 koni, ten samochód tyle ma. Możesz też kupić 2-litrowego diesla, 115 koni, nie dziękuję, albo 150 koni. Lubią utrzymywać spójne liczby, co? Oba te samochody mają manualną skrzynię, ale możesz dopłacić do automatu. I to oczywiście napęd naprzód. Są też wersje hybrydowe plug-in. One wykorzystują turbo doładowany silnik benzynowy 1,5 litra połączony z silnikiem elektrycznym. I możesz mieć albo 204 konie, albo 272. Pomógł mi z tym mój człowiek. W każdym razie, na czym to skończyłem? Hybrydy plug-in mają oczywiście automatyczną skrzynię w standardzie. No i jest jeszcze GTI i R, ale temu poświęcę osobne recenzje. Jaką Golfa wersję powinieneś kupić? Skonfigurowałem więc mojego idealnego Golfa pod kątem silnika i wyposażenia. Jeżeli chcesz zobaczyć, jaki jest ten samochód i jakie są oszczędności za pośrednictwem CarWow, kliknij w wyskakujące okno albo skorzystaj z kodu QR. Jedną z rzeczy, które naprawdę uwielbiam w Golfie, jest fakt, że jest tak łatwy w prowadzeniu, tak więc to standardowa, podstawowa konfiguracja i naprawdę dobrze radzi sobie z wybojami. Bardzo wygodny samochód. Jest też pozycja za kierownicą, która moim zdaniem jest doskonała. Masz naprawdę dobrą widoczność do przodu i nie masz zbyt wiele martwego pola, bo masz tam to dodatkowe małe okno. Lusterka w drzwiach nie są za duże, ale też nie za małe. Hamulce działają płynnie. Jedyną rzeczą jest to, że automatyczna skrzynia jest czasami trochę szarpiąca przy prędkościach manewrowych. Jeżeli masz tylną szybę, naprawdę jest dobra pod względem zwrotności. Sterowanie jest lekkie, promień skrętu to 11,1 metra. To na plus. Chociaż promień skrętu Focusa jest lepszy. Jeżeli chcesz zobaczyć moją recenzję tego samochodu, skorzystaj z kodu QR albo kliknij. No, jeżeli masz kamerę z widokiem dookoła, to pomaga. Możesz zobaczyć, że mam tutaj dużo miejsca. Byłoby inaczej, gdyby samochody były zaparkowane na tej drodze, jak to czasami bywa. Ale kamery ogólnie pomagają. Sprawdźmy, jak dobrze ten samochód sobie radzi z przyspieszeniem od jakichś 70 na godzinę. Zbliżam się do dwujezdniowej drogi, do 110 chcemy się rozpędzić, zobaczymy. Lekka pauza, potem ruszamy. To było całkiem dobre, że skrzynia biegów zareagowała wystarczająco dobrze. Trochę odgłosów z silnika, ale nie było zbyt nieprzyjemnie. Opony generują jednak dość duży hałas. No ale też nawierzchnia jest dość szorstka, więc to podkreśla. Ale ogólnie jestem pod wrażeniem i jest bardzo, bardzo wygodnie. Podobnie jak siedzenia, dobrze jest pokonywać w nim kilometry. No i jest to dość ekonomiczne auto. Na dobrej trasie przejechałem średnio jakieś 6 litrów na setkę. Golf ma być wszechstronny, więc czy poradzi sobie, gdy rzucisz go na niektóre zakręty? Nie ma trybu sportowego, ale mogę przełączyć skrzynię w tryb sportowy. I wtedy sam mogę zmieniać biegi za pomocą łopatki. Spróbujmy więc. Podoba mi się to, że może to nie jest najbardziej sportowe uczucie z tych rodzinnych hatchbacków, ale robi wszystko, czego od niego oczekujesz. Skręca w zakrętu tyle, o ile obrócisz kierownicę. Dokładnie tyle, ile oczekujesz. To samo dotyczy hamulców. Naciskasz je w określony sposób i zwalniasz tak, jak tego oczekujesz. Wszystko to jest bardzo naturalne, a to naprawdę daje ci pewność, że możesz naciskać dość mocno. Mając to na uwadze, to również dość wyrozumiały samochód. Jeżeli wjedziesz w zakręt zbyt szeroko, spieprzysz go i będziesz musiał zahamować lub zrobić coś podobnego. Inne samochody mogłyby się wtedy zdenerwować, ale ten się nie przejmuje. Możesz się dobrze bawić w Golfie na krętej drodze.
nawet w tej wersji, średniej. 1,5-litrowa benzyna. Volkswagen twierdzi, że ta wersja rozpędzi się do setki w 8,4, ale przekonajmy się sami. Nie ma procedury startu, więc po prostu wcisnę pedał gazu. Niezły start. Naprawdę niezły. 7,5 sekundy. A więc jaki jest mój werdykt na temat Golfa? Powinieneś go unikać, rozważyć, dodać do swojej listy, czy po prostu go kupić? Uważam, że powinieneś go dodać do swojej listy, a konkurenci, którzy są bardziej przestronni i praktyczniejsi, ale za trochę więcej pieniędzy, to na przykład A3. Ale nadal to świetny, wszechstronny, rodzinny hatchback. W każdym razie mam nadzieję, że ten film Ci się podobał. Jeżeli tak, koniecznie daj mi łapkę w górę. Daj mi też znać, jaki jest Twój werdykt na temat tego Golfa. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów, kliknij któreś z tych okienek albo to kółeczko. Tam zobaczysz wszystkie filmy w języku polskim, które nagraliśmy do tej pory.